Cześć, witajcie. Wybrałem się dzisiaj na wykopki w nowe miejsce, także sprawdzimy, co tam się kryje. Dzisiaj smog zszedł bardzo nisko. No mi się wydaje, że to smog, to nie jest mgła. No, wchodzę na nowe pole, nie wiem, co mnie tu czeka. Zaraz się dowiem. Czy to jest coś fajnego? No fajnie. Fajny park. Elegancki. Wchodzimy. Nieźle. Dobra. Do zobaczenia. Nie no, jest super. Takie pole pochyłe. Pod lekką górkę. Fajna odmiana. No dobra, nie ma co przedłużać. Bardzo dobry znak na początek. Drugi dołek Half Penny Elżbiety. Taka mała monetka wielkości paznokcia. No, wydawało mi się, że to kawałek stopionego aluminium, ale zobaczyłem buzię. W tym metalu. I to jakiś, nie wiem, superbohater, jakiś Batman czy coś. W stanie rozkładu. No taką ciekawostkę wykopałem. Powiem wam, że nie wiem, co to jest. Może ktoś z was się domyśla. Często piszecie w komentarzach i pomagacie mi dzięki temu, za co dziękuję. No fanty się sypią jeden po drugim. Kolejny dołek i taka broszka z kamieniami. Fajna. Nawet chyba wszystkie kamienie są, albo prawie wszystkie. Nie chcę teraz tutaj psuć tego. Z tyłu widzę, że jest nawet przypięcie, igła. Ale fajnie. W domu wyczyszczę to, zrobię zdjęcie. Pasuje mi do rękawiczek. Wow, ale fancior. Ludzie. Super, guzik. Kurczę, trochę jest zmaltretowany. Ale jaki piękny. Kurde, nie mogę się aż wysłowić. Wow. Zdjąłem aż rękawiczkę, kurczę, bo szkoda go w rękawiczce trzymać. Zaraz, troszeczkę go tylko wyczyszczę, bo jest bardzo delikatny. Jest uszko. Trochę go wyczyściłem, to jest jakiś wojskowy guzik. Obstawiam, że to jest pierwsza wojna światowa. Po uszku, zaraz wam uszko pokażę. Tutaj jest napis regiment, coś w tym stylu, mówi po polsku regiment, nie? Z dwóch stron. Taki sam napis, korona, a w środku ciężko mi powiedzieć, co to jest. Patrzcie, jakie uszko jest. Widać, że to jest starsza wersja jakaś. Nie no, świetny fant. Super fant. Szkoda, że tak zjedzony, no ale pomyślcie sobie, poleżałby jeszcze w tej ziemi z 20 lat, to by nic z niego nie zostało. Nie. Wiecie co, matko boska, nie? Pomyślałem sobie przed tym dołkiem, kurczę, no taki fajny guzik, fajne pole. Mógłbym znaleźć jakieś sreberko w końcu. Jakiekolwiek. Nie mogę. Patrzcie. Przez chwilę pomyślałem, że to jakaś blaszka. Ale to nie blaszka. O kurde. O nie. A nie.
Czekajcie chwilę, muszę dojść do siebie. Ja cię nie mogę. O nie. O nie. O kurde. O nie. Czekajcie chwilę. Niesamowite, niesamowite. Annas, 1883 rok. India. Tu Annas, India. Piękna, przepiękna. I patrzcie jaka mała. Mam paznokcia większego od tej monety. O kurde. Powiem wam, dzisiaj jest dzień babci. Zadzwoniłem do babci. Złożyłem jej życzenia. Potem postanowiłem jeszcze zadzwonić do mamy. W ogóle myślałem, że dzisiaj jest niedziela, dzisiaj jest poniedziałek. No i dzwonię do niej, ona w pracy. Rozmawiamy sobie. No i ona pyta, gdzie jestem, że jadę na wykopki i tak dalej. I życzyła mi dzisiaj wspaniałych fantów. Ja do niej mówię, no, jakichś tam średniowiecznych monet typu hamerki to nie oczekuję, ale jakbym znalazł srebrną Wiktorię. No i mi życzyła srebrnej Wiktorii. I co? I jest srebrna Wiktoria. Tę monetę dedykuję mojej mamie. Jest monetka. Jest George na pewno, bo widzę GEO. Ale który to George? Tutaj widać, jakby to była dwójka, takie dwie kreski, ale nie jestem pewien, niestety. I tutaj Rex jeszcze widać. A z tej strony, oczywiście ja nie zagiąłem tej monety, żeby nie było. Tylko taka już była w ziemi. A z tej strony tutaj w sumie mało widać, oprócz takiego zawijaska tutaj na dole, przy kciuku. Broda jego była, czy grzywka, czy co to w ogóle było. No taki wycieruch, ale gruby dość i taka ciężka moneta, powiem wam. No dobra. Dobra, spadam na dzisiaj. Spadam na dzisiaj. To tyle na dzisiaj, 2 godziny chodzenia. Jest sreberko, jest guzik, jest broszka, jest wspaniale. Wracam na to pole, bo jest taki potencjał tutaj, aż paruje z niego srebro. Jesteśmy na podsumowaniu, szybko, bo zimno. No jest ta Wiktoria srebrna, to wspaniała monetka. Tutaj ten guzik, ledwo żyjący, regiment wojskowy. Jest broszka, lekko obmyłem, kilku kamyków nie ma, ale ogólnie całkiem niezła. No ten George, drugi albo trzeci, takie jeszcze duperele, halpeny Elżbiety, taki kapsel jeszcze i kilka współczesnych 1P i 2P. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia. Kota. Thank you.